Tajemnicza śmierć Polaka w Afryce i ogromny rachunek. Tajemnicza śmierć młodego Polaka w Afryce. Ogromny rachunek za sprowadzenie ciała. Radosław Bolek jeszcze przed pandemią poleciał do Sierra Leone w Afryce, by zarobić w ekskluzywnej restauracji. Miał gotować i w rok zarobić około 100 tysięcy złotych. Jednak w październiku nagle zmarł w szpitalu. Sekcja zwłok miała wykazać, że na malarię, ale nie wierzy w to jego mama, która chciałaby sprowadzić ciało do Polski. Kosztuje to jednak 60 tysięcy złotych. 23-letni Radosław Bolek, harcerz, społecznik i kucharz z Krakowa, nigdy nie wróci do matki. Nie spotka się też z przyjaciółmi. 5 października ubiegłego roku zmarł w Afryce, w Sierra Leone. Opuścił rodzinny Kraków w nadziei, że zarobi na lepszy start. Do Afryki poleciał do pracy w restauracji. Dziś pani Anny, samotnej matki, nie stać na sprowadzenie zwłok syna. Kosztuje to 60 tysięcy złotych. Ja go na to wszystko namówiłam. Powiedziałam, że gdybym nie miała dziecka i miałabym ofertę takiej pracy, to na pewno bym z tego skorzystała. Bardzo żałuję tych słów. Oni tam dużo płacili za jedzenie w tej restauracji. Brat miał zdjęcie z królową, opowiada w programie Interwencja w Polsat News pani Ewelina, siostra Radosława. Świat poza restauracją był jednak zupełnie inny. Zobaczył nędzę. To dwa różne światy, nawet jak ktoś tutaj jest biedny i powie, że nie ma nic, to i tak ma bardzo dużo, mówi Anna Michalik, matka. Żal do polskiej ambasady. Restaurację we Freetown założył inwestor z Polski. Zmarły znał przyszłego menedżera tego miejsca. Jako kucharz pan Radosław miał w niecały rok zarobić 100 tysięcy złotych. Kiedy Interwencja napisała do restauracji z prośbą o wywiad, odezwał się właśnie były menedżer. To on zawiózł pana Radosława do szpitala, w którym zmarł 2 dni później. To była duża restauracja, otwarta z każdej strony, zadaszona, na samej plaży. Radek wyglądał gorzej niż zwykle, zrobiono mu badania i przyjęto do szpitala. Plany były fantastyczne, bo nikt się nie spodziewał koronawirusa. Nie było czegoś takiego jak lockdown. Rozliczenia z czasu, kiedy była zamknięta restauracja, miały być z tego, co sobie uhandlujemy, co sprzedamy, mówi Tomasz Łapiński, były menedżer restauracji w Sierra Leone. Na początku było mu dobrze. Jedynie po miesiącu brat powiedział, że szef zaproponował mu, że dostanie wszystkie pieniądze na sam koniec, opowiada pani Ewelina. Pani Anna musiała pożyczyć 8 tysięcy złotych na łapówkę za sekcję zwłok. Kobieta ma żal do polskiej ambasady w Nigerii, że jej nie pomogła. Przyjaciele pana Radosława zebrali też ponad 30 tysięcy złotych na sprowadzenie ciała. To połowa potrzebnej kwoty. Według sekcji, mężczyzna zmarł na malarię. Matka się z tym nie zgadza, zawiadomiła polską prokuraturę. Prosi teraz ministra sprawiedliwości o objęcie postępowania nadzorem. Jak powiedzieli mi, że Radek nie żyje. Ubrali mnie w kombinezon jak kosmitę i zobaczyłem Radka na łóżku, to zamknąłem mu oczy. Był bardzo zimny, wskazywało to na, że zmarł wiele godzin wcześniej. A to trzymanie mnie w nieświadomości oceniam jako próbę wyciągnięcia pieniędzy do ostatniej chwili, relacjonuje Tomasz Łapiński. Tam decyduje gotówka, kto ile da łapówki. Szczególnie ludzi z Europy traktują tam jak skarbonkę bez DNA. Nie widzą w nas człowieka, tylko możliwości zarobienia. Za każdym razem, kiedy próbuję skontaktować się z tamtejszymi ludźmi, to słyszę tylko kwotę dolarów, które trzeba zapłacić, żeby coś załatwić, mówi Kamil Sitko, przyjaciel zmarłego, student prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pytane o komentarz MSZ przesłało komunikat, nie będziemy wypowiadać się w tej sprawie przed kamerą. Placówka odbyła szereg spotkań i rozmów w tej sprawie. Pod koniec grudnia 2020 rok. Ambasada RP w Abudży przekazała prokuraturze okręgowej w Krakowie dokumentację otrzymaną z Sierra Leone. Jestem bezsilna. Jesteśmy bardzo poruszeni tą sytuacją, bo zmarł młody człowiek. Dlatego ta sprawa wymaga bardzo gruntownego zbadania. I prokuratura krakowska już wszczęła świadectwo w tej sprawie.
To jest tak początkowy etap śledztwa, że jeszcze bardzo wielu rzeczy nie wiadomo, mówi Agnieszka Borowska, rzeczniczka Ministerstwa Sprawiedliwości. Sekcja odbyła się dość długo po śmierci, około miesiąca. Byłem obecny jako świadek i to było straszne doświadczenie, wspomina Tomasz Łapiński. Syn leży sobie gdzieś tam w dalekim kraju, a ja jestem bezsilna. Nie mam za co go sprowadzić do domu, żeby go pochować, przyznaje pani Anna. Przyjaciele zmarłego, którzy zebrali część pieniędzy na sprowadzenie jego ciała do Polski, przesłali poruszające, osobiste nagranie. Radzik, przede wszystkim chciałam ci podziękować za to, że mogłam cię poznać. Człowieka o tak cudownym i dobrym sercu. Radku, wierzymy, że z pomocą dobrych ludzi uda się nam sprowadzić tutaj do Polski, żeby cię godnie pochować i się z tobą pożegnać. Gdyby któryś z jego bliskich znajomych był w podobnej sytuacji, poruszyłby niebo i ziemię.